Witajcie drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałem powiedzieć kilka słów na temat karmy. Otóż w tym świecie materialnym każda osoba rodzi się w danym społeczeństwie, w danym kraju, w danej rodzinie, w zależności od swojej karmy, którą ma z poprzednich żyć. Jeśli ta karma była dobra, no to rodzi się w rodzinie arystokratycznej, w bogatej rodzinie, ma dostęp do źródeł wiedzy, czyli do dobrych studiów, do dobrych uniwersytetów, ma dobrą edukację, dobre dyplomy. Także drodzy kochani, dzieje się tak ze względu na dobrą karmę z poprzednich żyć. Oczywiście pod względem materialnym. Jeżeli osoba ma dobrą karmę z poprzednich żyć, jeżeli ma po prostu karmę duchową, no to wówczas spotyka przewodnika duchowego, mistrzynię duchową, która po prostu prowadzi daną osobę do wyzwolenia się z tego świata materialnego, do nieprzyzwyczajania się, do uciech zmysłowych, tylko właśnie do awansu duchowego i wówczas dana jednostka może się z tego świata materialnego wyzwolić. To jest pozytywna karma duchowa. A karma pozytywna materialna to jest właśnie taka, że pod względem materialnym danej osobie się bardzo dobrze powodzi, nie brakuje rzeczy materialnych, czyli domu, dobrego samochodu, nie brakuje dobrej kobiety, dobrej żony. Dzieci, które się nam urodziły, są piękne, mają dobre uniwersytety, dobre szkoły pokończone. To jest wszystko, drodzy kochani, dobra karma materialna. Także ja chciałem zwrócić uwagę, że po prostu wszystko w naszym życiu dzieje się pod wpływem reakcji karmicznych. Jeżeli dana osoba miała jakiś wypadek albo miała jakieś komplikacje życiowe w danym momencie życia, też również to jest uzależnione nie tylko od planet, które w danym momencie były właśnie oddziaływały na dany kraj, bo zaznaczam, że nie wszystkie kraje, planety oddziaływują w taki sam sposób. W jednych krajach jest na przykład Saturn, tak jak Polska, tam się co chwilę coś zmienia, tam w północnej Europie, w północno-wschodniej Europie była bardzo duże oddziaływanie ostatnio planety Rachu, dlatego jest tam wojna na Ukrainie, dlatego są tam komplikacje w związku właśnie z oddziaływaniem na wschodnią Europę właśnie planety Rachu. To było w roku, na początku tego roku 2022. Także drodzy kochani, wszystko jest kontrolowane w tym życiu przez prawo karmy. Czy wy chcecie, czy to akceptujecie, czy to nie akceptujecie, tak to tutaj wszystko funkcjonuje i to nie jest tak, że jedno dziecko się rodzi w Indiach i nie ma co jeść, a drugie dziecko się rodzi w Ameryce i wszystkiego ma w brud, ma dobry samochód, ma dobry dom, ma dobrą szkołę, bo to jest wszystko kierowane, drodzy kochani, prawem karmy. I to prawo karmy działa właśnie w taki sposób, że kieruje jakby istnieniem danej duszy właśnie w tym świecie materialnym, w tej mahatatwie, w tym całym świecie materialnym, po prostu wszystko jest kierowane prawem karmy. To by była taka informacja dla Was. Ja jeszcze raz Was zapraszam na link pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić aronit mineralny, bardzo zdrowy, odpromiennik na dom, odpromiennik na telefon, odpromiennik osobisty do kieszeni. Także jeszcze raz Was pozdrawiam tutaj z Grenady i do widzenia.